Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie dwa stare blisterki, czyli jest to powrót do przeszłości. Kolekcja Champions League, update'owa edycja 2012-2013. W środku mamy 30 kart i jedną limitkę. Otworzymy sobie, wyciągniemy kartę limitowaną, zobaczymy jaki zawodnik. To jest jeszcze tutaj złączone, więc trzeba rozciąć folijkę. I kto jest? Jack Wilshere, czyli mamy Arsenal. Pięć saszetek. I drugi blisterek. Mam nadzieję, że nie będzie tutaj podobnie jak w pierwszym Jacka Wilshere'a, bo wtedy będziemy musieli zrobić pojedynek na innej zasadzie. No niestety tak. Mamy też Wilshere'a, więc te 5 saszetek szukamy Arsenalu. I z tamtej strony tak samo. Zobaczymy, który blisterek wygra, czy po prawej, czy po lewej stronie. Ok. Na zmianę oczywiście będziemy otwierać. Dla przypomnienia jeszcze, jak to wyglądało w tej edycji. ...125 kart do zebrania, 91 bazówek. Dwie karty Rising Star, dwie Star Player, dwa Goalstoppery, trzy Fansy, 16 Logo, 8 Game Changerów i jedna Legenda. Borussia, Schalke, Lucas, Hooper, Maxwell i Tino Costa. A więc w pierwszej saszetce nam nic nie wpadło. Teraz druga strona. I mamy Celtic, Malagę i coś tutaj konkretnego jest, moi drodzy. Milan, Szachtar, Borussia i mamy logo Walencji. Piękna karta. Ale Arsenalu nie było. Więc wracamy na początek tutaj. I mamy Galatasaray, jest Arsenal, Aaron Ramsey i blisterek po lewej stronie prowadzi. Manchester United, Milan, Szachtar i Celtic. Czyli tu był pusty przebieg, nie było ani jednej specjalnej. Co mamy tutaj? Schalke, Malaga, Borussia, United, Szachtar i Celtic. Też 6 kart bazowych. No i teraz mamy specjalną, a jest nią Eliseu z Malagi, fans favorite. I do tego Schalke, Schalke, Malaga, Milan i Valencia. Barcelona, PSG, Galatasaray, Schalke, Szachtar i Celtic. Też ponownie pusty przebieg. Po dwie saszetki nam zostały. Prowadzenie blisterka po lewej stronie. Jedna karta chociaż wpadła. A tutaj mamy Borussię, Celtic, Malaga, Celtic, Porto i Borussia. Dużo Borussii wpada. No a tutaj mamy Celtic, Goalstopper, Forster. I jest Arsenal, Carl Jenkinson, 1-1. United, Borussia, Porto i Valencia. Zostały nam ostatnie saszetki. Ciekawe, czy zmieni się nam wynik. Na razie 1-1. I mamy Malagę,
PSG, coś konkretnego tutaj będzie. A nawet nie, już myślałem, że dwie. Real, Malaga, Barcelona i jest Arsenal. Popatrzcie, logo Arsenalu wpadło. I w tym momencie prowadzenie blisterka po lewej stronie. Ale jeszcze jest szansa, bo została ostatnia saszetka. I mamy Schalke, Malaga, Borussia, Galatasaray, Malaga i Valencia. W ostatniej saszetce wynik się zmienił, bo wpadła karta logo Arsenalu. Wygrywa blisterek po lewej stronie. Jak widzicie, za często nie wpadają te świecące karty. Na 10 saszetek dwa loga wpadły, a game changerów w ogóle nie ma. Tak więc to wszystko, moi kochani, dzisiaj na odcinku. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.